Piękne kwiatki dzisiaj rosną na działce, bo tu, proszę Państwa, no jesteśmy pod flagą gdańską, bo mamy dzisiaj 26 maja, a jak wiemy, 26 maja to jest Dzień Matki i właśnie tutaj szykujemy kwiatki na Dzień Matki. No proszę bardzo, urosły na działce wyhodowane kwiatki i pójdą na Dzień Matki, bo jeszcze zaniosę jej swoje wino. A tu już dzisiaj można pokazać, już wszystko jest obsiane na działce, traktor skończył orkę, rosną tam już te cukinie, bo to już jest czas, żeby wzrastały. Tutaj posadzone dzisiaj zostały te łobuzy, arbuzy, no bo zjadłem trochę, pestek zostało, to się tam wrzuciło, a tam wrzuciony był koński nawóz, no i dynia olbrzymia jest posadzona, także generalnie tak to wygląda. I truskawki jeszcze mamy. No. I teraz tutaj, proszę Państwa, mamy ten. I tu mamy jeszcze posadzone ogóreczki, też z nawozem końskim była działka, że tak powiem, zaprawiona. No to powinno rosnąć. I wczoraj była burza, chciałem powiedzieć. No tutaj wanna się przewróciła do góry dnem, ale niedługo będzie napełniona wodą, na słońcu się nagrzeje. No szklaria niestety się już rozwaliła. No i teraz hodujemy tak bez szkła, no bo się niestety zaczęła walić. No niestety starość, nie radość, ta konstrukcja drewniana zgniła. No ale sałata jest, rzodkiewki już żeśmy zjedli, szczypior jeszcze tam trochę jest, szczypiorku, ale posadziliśmy na nowo ogórki do szklarni i posadziliśmy pietruszkę i ten, jak to się nazywa, szczaw, nie szczaw, co innego, też na S, ale zapomniałem. W każdym razie, no, dostałem najmniej ładny rower, chciałem pokazać. Taki właśnie rower, taki elegancki. Po Szurkowskim chyba jeszcze. Generalnie fajny rower. Proszę bardzo. Dzwonek już mu przykręciłem, tylko odrdzewiam na razie. Łańcuch już odrdzewiłem, bo przeskakuje. No i tak to, o, tu mamy kolumnę, ale nie Zygmunta. No, Telewizja Polska to już całkiem padła nam, nie. Nie ma powietrza, zeszło. No Kurski widocznie nie napompował. Kurski nie napompował. Jak już kwiatki gotowe, proszę? Dla mamy? Gotowe. Damy dla mamy, tak? Kwiatki. No dzisiaj damy jednej mamie, jutro może drugiej mamie. I ładne, jak one się nazywają, te kwiatki? Proszę, proszę, proszę. Kwieciorki? Wydaje się, że piwonie. Kwieciorki, piwonie. I piwo też będzie u mamy? Nie będzie. Będzie wino. Będzie wino. No. Mamie to ja dam wino własnej roboty, no. I tak to wygląda. Warto tutaj popatrzeć, jak truskawki rosną. No i te cukinie chciałem pokazać, też ładnie wzrastają. No i truskawka już jest jedna czerwona, proszę bardzo. Pierwsza czerwona truskawka w Gdańsku. Na działce, proszę bardzo. Zaraz ją urwę. O, właśnie mamy pierwszą truskawkę. Można sobie spróbować. Proszę spróbować, pierwsza truskawka z działki na działce. Proszę spróbować, czy dobra, czy słodka. Proszę sobie opukać. No. Także zaczynają się już plony na działce. Oczywiście tu jeszcze widać wiśnie, nie? Tu się zadomowił biedroń. Nie biedronka, tylko biedroń jada. Siedzi tam jakiś. No, tam też jest kamera u góry. A tu wiśni będzie dużo. Chociaż ja muszę powiedzieć, że te wiśnie to są niebezpieczne, bo ja ostatnio kompot zeszłoroczny, czy tam drugoroczny, miałem wiśnie z peskami, zjadłem te wiśnie po kompocie i w głowie mi się zaczęło kręcić, bo chciałem powiedzieć, że peski wydzielają kwas pruski, więc nie należy jeść owoców z kompotu z wiśniowego. I jak dobra? Proszę spróbować, jak to smakuje i powiedzieć, jak to smakuje taka z własnej działki ta truskawa. No bardzo dobra. Truskawa dobra. Ja mogę też? Proszę. Też kawałek? No pyszna. Chciałem powiedzieć, że truskawki pyszne są, szczególnie jak się samemu wyhoduje. Pozdrawiam w Dzień Matki wszystkie matki, dzisiaj pozdrawiam. I pamiętajcie, dzieci, o swoich rodzicach i matkach i ojcach też. Bo niedługo będzie Dzień Ojca. Pomorska Telewizja Narodowa. Redaktor Sławomir Ziembiński, działkowicz. Ze Stoków i radny dzielnicy Gdańskowej. Dziękuję bardzo.